Podlaskie Sploty to piąta edycja Festiwalu Tkactwa. To duży projekt, który opiewa różne działania. Między innymi zaczęliśmy wczoraj wystawą kilimów, ponieważ w tym roku chcemy promować tą technikę tkacką. Będą to i warsztaty, i właśnie wystawa kilimów jako znanej, ale mało popularnej formie tkactwa. Dzisiaj mamy festiwal na dziedzińcu Pałacu Branickich, gdzie są ustawione namioty i pracownie tkackie, w których można zobaczyć, jak się kiedyś tkało, jak się teraz też tka, ponieważ to są i współczesne formy tkackie, wszystkie są współczesne formy tkackie, ale te bardziej tradycyjne i te nowoczesne przygrywa kapela Betereja, śpiewał zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone. Tutaj pokazujemy dla mieszkańców, dla turystów, że tkactwo ma się dobrze w naszym województwie, to jeszcze ciągle uczymy tkać. I jest bardzo dużo osób młodych, chcących się nauczyć tkania. Na 30 osób, które chcemy zaprosić na warsztaty tkackie, miałam ponad 100 zgłoszeń, co świadczy, że zainteresowanie tkaniną jest coraz większe, co bardzo cieszy.